Prokuratura rejonowa w Pile nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 58-letniego mężczyzny mieszkańca wsi Róża Wielka. W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych prokurator został powiadomiony o ujawnieniu w miejscu zamieszkania zwłok tego mężczyzny. Przeprowadzone na miejscu zdarzenia czynności doprowadziły do ustalenia, iż do zgonu tego mężczyzny doszło prawdopodobnie w pierwszej połowie września bieżącego roku. Przyczyny zgonu, na chwilę obecną przyczyna zgonu ta nie została ustalona, albowiem z uwagi na bardzo zaawansowany proces gnilny zwłok, a także fakt uszkodzenia tych zwłok przez zwierzęta, które również przebywały w tym domu, nie sposób ustalić na chwilę obecną bezpośredniej przyczyny śmierci tego mężczyzny.